Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Nie było mnie bardzo, bardzo długo, chyba ponad miesiąc. Powiem Wam, że dzieje się w moim życiu bardzo takich dużo rzeczy, takich wyzwań. Trochę nie mam czasu. Chcę też zmienić pracę, trochę w życiu rodzinnym, dużo chorób, więc to wszystko kręci się wokół takich spraw bardzo, bardzo dla mnie ważnych, na których muszę się skupić i mam mniej czasu właśnie tutaj na eksplorowanie, na to, żeby przedstawiać dla Was te rzeczy, ale bardzo doceniam, że jesteście ze mną, dostaję bardzo miłe komentarze. No i fajnie tak od czasu do czasu się z Wami oczywiście spotkać. No i zawsze tęsknię, żeby właśnie coś publikować. W świecie perfumeryjnym w ogóle, jeśli chodzi o perfumerię, pewnie dzieje się bardzo dużo, ja mniej może czasu teraz skupiam się jakby na tym, no ale parę rzeczy wpadło mi do koszyka. Teraz wyszedł nowy zapach, w zasadzie to jest ten sam zapach, ale limitowana edycja Chanel No. 5 Laol w pięknej butelce, zaraz wam pokażę, oczywiście ja jej nie mam, ale chciałabym omówić, do czego ona jest podobna i w sumie mam Chanel No. 5 Laol w wersji, która wyszła chyba 2 lata temu. No i oczywiście w końcu mam zapach, z którego się bardzo cieszę, który w końcu do mnie przyszedł, zaraz Wam go pokażę, więc zostańcie ze mną. Jak powiedziałam, zapowiedzi, dzisiaj poruszę temat nowości i tej rzeczy, która do mnie w końcu wpadła i bardzo się cieszę, że w końcu wpadła, bo nie mogłam się doczekać tej edycji. Ale zanim pokażę Wam właśnie tą superstar, która będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, chciałabym Wam pokazać nową wersję właśnie Chanel Limited Edition Laol wersji, to jest number 5, wersji takiej właśnie owalnej. Słuchajcie, wczoraj ją trzymałam w rękach. Bardzo trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o tą butelkę, bo ona jest taka właśnie owalna, bardzo finezyjna, ale słuchajcie, bardzo łatwo można ją upuścić. Troszeczkę też, jeśli chodzi o otwieranie, jest to trudna sprawa, ale psiknęłam sobie, trwałość jest bardzo dobra. Nuty są te same, co ja już Wam pokażę. Ja nie wiem, dawno, dawno temu, kiedy była limitowana edycja właśnie czegoś takiego jak w perfumerce. Ja mam tutaj ten bucket z, nie wiem czy widzicie, bo tu się odbija światło, to jest białe, z Chanel No. 5 takim bathsuit. To ja właśnie kupiłam i powiem Wam, rozmawiałam wczoraj z koleżanką, która właśnie pracuje dla Chanel, no i te nuty, nie wiem, wyczuwałam, że jest tam irys, natomiast nie ma irysa, jest tam biała paczula, jest to taki właśnie marski zapach z jaśminem, z różą, z akordami takimi właśnie cytrusowymi, neroli, bergamotki, no i patrzę sobie, czym się różni ta wersja, którą ja mam, właśnie tu sobie psiknęłam. Ona jest troszeczkę jednak inna. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest ta sama wersja, ale nie wiem, dlaczego ta się inaczej u mnie utlenia, ale jak patrzę na nuty główne, to jest to samo, więc jest i róża, i białe kwiaty, i jest lemonka, mandarynka. Może tam jest ta neroli i ona jest bardziej taka podkręcona. No i jest róża, jest też drzewo cedrowe, ono dodaje takiej pikantności fajnej, ale powiem Wam, że cena mnie powaliła, bo jak, nie wiem, zwracam się coraz bardziej do Number 5 Laol znowu, no tak patrzę, że tamta się bardziej tak głęboko utleniała, fajnie utleniała na mnie i dłużej pachnie, to powiem Wam, że pomimo ceny mam ochotę ją kupić. Ona kosztuje, jest tylko 50 w tej owalnej właśnie buteleczce i kosztuje, słuchajcie, 120 funtów, więc jest to kolosalna cena. Naprawdę te ceny Chanel są bardzo, bardzo wywindowane. Miałam ochotę też na bronzer, ten słynny taki trójkolorowy, który bije tutaj rekordy popularności, natomiast te ceny są szalone, Wam powiem, i no nie wiem,
Nie wiem, ale no przymierzam się, żeby ten Laol kupić. Może wkrótce wyjadę na wakacji. Ja wstawiłam film z Duty Free, bo tak jeżdżę, słuchajcie, troszeczkę między Anglią a Polską, w związku z tym, że moja mama jest bardzo chora. No i taka była potrzeba. Natomiast, słuchajcie, mam ochotę ją kupić, ale powiem Wam, że ona mi przypomina, ja mam tą piękną wersję Crystal Over T. O. I powiem Wam, że ona mi właśnie bardzo przypomina tą wersję, nie wiem czemu. Ja Wam powiem, że ten mój zapach to już jest chyba przeterminowany, tak na pewno. Ja mam tą butelkę, ale on jest bardzo, bardzo stary, chyba mam ją 10 lat, słuchajcie. Staram się przechowywać dobrze, ale na pewno ona jest przetermowana. Szkoda, bo ona była właśnie taka cytrusowa, ale taka pudrowa właśnie, gdzieś był ten irys, więc mi się to bardzo, bardzo podobało. No ale tak jak mówię, powiedzcie mi, jeżeli miałyście okazję już dostać w łapki tą Laol No. 5 w tej limitowanej wersji, powiedzcie mi, co o niej myślicie. Ja postaram się zrobić shorta na ten temat, jeśli mi czas pozwoli i oczywiście koleżanki tam w perfumerii. Natomiast bardzo, bardzo mi się podoba i powiem Wam, że strasznie mnie kusi. On jest jednak trochę inny, no coś tam musi być innego. Ja rozmawiałam, ona jakoś nie bardzo, że tak powiem, ten temat głęboko przeanalizowała. One dopiero były świeżo po treningu, po szkoleniu i powiem Wam, ja też nie bardzo rozumiem tą różnicę, ale na pewno zagłębię się, jeśli wiecie więcej, bo może gdzieś tam macie jakieś swoje informacje, dajcie to, dajcie mi znać. Ale tak jak mówię, ona jest na mojej wishlist i na pewno ją kupię. Nie wiem kiedy, bo ta cena 120, nie wiem ile jest na wolną cłatę. No ale przechodzimy do perfum, o których ja Wam mówiłam wcześniej. One były na mojej wishliście. Wiecie, kto mnie ogląda, wie, że lubię cytrusowe zapachy, wie, że lubię Moschino. No i w końcu udało mi się dostać Moschino Toy 2 Pearl. Ja Wam pokazywałam shorta z wolnocłowego, jak on wygląda. I słuchajcie, są kilka koreczków, kilka tych takich tinted version, jak ta, no i w końcu mam swojego przepięknego misia, który jest właśnie dla wegan też, czyli osoby, które właśnie nie chcą nic tutaj z produkcją taką zwierzęcą i bardzo są restrykcyjne, to jest fajna wersja, inspirowana przez tahitańską perłę, jest to bardzo fajna, ja bym powiedziała, że właśnie taka inna metamorfoza, taka eteryczna tej butelki. Ja mam bubblegum i mam tą pierwszą wersję, natomiast ona jest właśnie taka trochę świeża, jest tutaj vetiver też, ma to być takie ujęcie Paradise Island, Island Paradise, przepraszam, takiej wyspy właśnie cudownej, gdzie wszystko może się zdarzyć, gdzie są, mam przed oczami tutaj, słuchajcie, piękne fale, piękną wyspę, bardzo taką tropikalną, z kokosem, a przy okazji gdzieś tam te bajkowe właśnie postacie, czy nawet syrenki, właśnie takie syrenki mermaid, czemu nie. I słuchajcie, patrzę sobie na główne nuty, i to jest taki właśnie cytrusowy bardziej zapach, ale jest też vetiver, który jest słodki, jest frezja, nie, nie czuję, jest jaśmin też i cyprys. O, to jest bardzo ciekawe, dlatego może mi wpadł tutaj, że tak powiem, w nozdrza. No jest przepiękny, jest coś w nim takiego, że naprawdę mi się chce go używać, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś w ciepłe kraje, gdzieś na właśnie taką tropikalną wyspę, gdzie idziemy się zabawić i lubimy właśnie takie świeżaki. Butelka jest przepiękna, pudełko jest przepiękne, ja lubię takie właśnie mesmerize, takie syrenkowe, trochę bajkowe trendy, więc czemu nie? Tak, ten cypr tutaj... Cyprys gdzieś dodaje takiego fajnego, finezyjnego, troszeczkę kolońskiego efektu, ale jest bardzo, bardzo świeży.
troszeczkę słodki, ja nie czuję tej frezji, ale być może ona się u mnie niedługo pokaże. Także to jest coś, co w końcu jest na mojej wishlist. Ja nie wiem, czy Wy akurat adorujecie Moschino w tych takich właśnie fantazyjnych opakowaniach, no ale się je pokusiłam. No i coś, co kupiłam, słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam Miss Dior Blooming Bouquet, a to jest wersja Miss Dior Buff Purse. Ja je kupiłam, słuchajcie, bo mam i olejek, i wiecie, że mam body mist, więc nie mogłam się powstrzymać, ja ją używam. Troszeczkę jest messy, słuchajcie, Wam pokażę. To wygląda tak, takie perełki w momencie, jak otworzycie, bardzo ładnie pachną, troszeczkę mydlanie, ale powiem Wam, jestem zachwycona, jak chcecie właśnie takiej super kąpieli, takiej odprężającej, a jednocześnie lubicie ten zapach Miss Dior. On naprawdę bardzo długo się utrzymuje, ja byłam zaskoczona, on się bardzo długo utrzymuje na ciele, naprawdę super, super. I nawet cała łazienka, cały przedpokój pachnie, bo on gdzieś tak eterycznie tam się ulatnia i naprawdę jest coś pięknego. I jeżeli macie pieniążki, lubicie takie dodatkowe rzeczy z danych linii, to ja Wam serdecznie polecam, naprawdę jest coś pięknego. To są właśnie takie dwie rzeczy, które ja kupiłam. Myślałam jeszcze o jednej rzeczy, ale na razie może dobrze, że się wstrzymam, bo mam dużo tych zapachów, kupiłam dużo z Miss Dior i tak sobie myślę, że bardzo bym chciała jeszcze właśnie tą wersję Laol. Nie wiem, kręci mnie strasznie, powiedzcie, co o tym myślicie, co jest na Waszej top wishlist właśnie tu na lato. I zapraszam do obejrzenia nowego też shorta, a oczywiście do szerowania, do komentowania. Powiem Wam, coraz bardziej myślę, ja wiem, że ten mój kanał troszeczkę jest taki nieudany i ja mało jakby, może czasem wkładam ze względu też na tutaj, co się dzieje w moim życiu i tą pracę, która jest tu bardzo intensywna. No ale myślę czasem, żeby właśnie troszeczkę więcej mu poświęcić czasu i może w końcu on wybuchnie i może gdzieś tam to audytorium by było na tyle rozbuchane, że ten kanał by na siebie zarabiał, no ale zobaczymy, bo bardzo lubię właśnie nagrywać, spędzać czas, pokazywać wytrwałości, no ale czasem nie mam czasu. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam, tak jak powiedziałam, do oglądania nowego shorta. Czekajcie też na moje takie relacje z wakacji, bo planuję Wam tu też pokazać. No ale myślę, że do tej pory, zanim ja pojadę na wakacje, to jeszcze coś Wam też pokażę. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję wszystkim za komentarze i do zobaczenia. Pa, pa.